że niby to jest wielki powrót Sony, o którym tak wiele osób mówi. Ja tego nie widzę. Nie jestem absolutnie Sony sceptykiem, bo w poprzednim roku testowałem Xperia 5 Mark 5 i uważam, że to był bardzo solidny smartfon. Natomiast to, co się tutaj wydarzyło, jest zupełnie innym poziomem i oto dlaczego tak uważam. Żadną tajemnicą nie jest, że Sony robi smartfony hobbystycznie i dokłada do interesu. Szanuję za upór podtrzymywania legendy, bo Sony Ericsson to był kiedyś konkret. Po dwóch stronach Xperia jest szkło, na froncie Victus 2, z tyłu pierwsza generacja, ale w życiu nie powiedziałbym, że to szkło, przez wypustki i matowe wykończenie. Przypomina mi to drugą stronę blistra na leki i nad dźwięk, jak palcem, paznokciem po tym przejdzie, jest podobny, posłuchajcie. Nie będę więcej robił, bo to nie jest zbyt przyjemny dźwięk, dlatego nie uważam, że takie wykonanie szklanego tyłu jest czymś, co by mnie przekonywało, ale oczywiście, jeżeli chodzi o wykonanie, każdy może mieć inne zdanie. Za to perforowane ramki są bardzo ciekawe. Telefon nie jest przez to śliski, jest charakterystyczny. Owszem, obudowa jest kanciasta i ostrawa, ale takie były i są Xperia, więc ja bym się jakoś tego nie czepiał. Super, że wyspa z aparatami jest smukła, nie wystaje bardzo poza obudowę, a cała konstrukcja jest wodoszczelna. Minimalizm w designie jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie podoba mi się skaner linii papilarnych, który jest w mocnym zagłębieniu takim trochę nienaturalnym. Ogólnie reakcja systemu nie jest tak błyskawiczna jak w konkurencji, a rozpoznawanie twarzy tutaj Sony nie dało w ogóle. Okej, nie potrafią w tę technologię albo nie ufają w skany 2D, to nie dają. Rozumiem, choć jest to pewne utrudnienie dla użytkownika. Sony jest charakterystyczne ze swoimi dwoma większymi ramkami nad i pod ekranem. Za to Japończycy nie bawią się w żadne wcięcia na aparat i ekran nie ma dziury, a to dla wielu osób, rozumiem, może być naprawdę ważne i uważam, że taka odskocznia od normy jest jak najbardziej potrzebna dla rynku. Z uporem maniaka Sony decydowało się na ekrany o kinowych proporcjach 21:9, więc smartfony były dłuższe niż pozostałe 20:9. Coś w stylu właśnie Samsunga Z Fold 5, ale teraz jest już 19:5:9, więc zupełnie smartfonowe, normalne proporcje. No, kto co lubi, nie mi mówić wam, czy lubicie takie proporcje. Jedni powiedzą, że wcześniej to były piloty do TV-ka, inni, że super, bo filmy z Netflixa są na pełnym ekranie bez czarnych pasów. Wysiadacz ma 6,5 cala i jest to OLED LTPO, czyli potrafiący schodzić, przynajmniej w teorii, do 1 Hz, a maksymalnie ten panel obsłuży 120 Hz. Zaobserwowałem, że Xperia 1 przy statycznym obrazie decyduje się skorzystać z 30 Hz, nawet przy wyświetlaniu tekstu. Poza tym jest to system dynamiczny, więc nie jest źle. Ekran już nie jest tak szałowy jak poprzednik, bo Sony zrezygnowało z panelu 4K na rzecz Full HD+. Dla mnie to nie jest jakiś wielki interes, ale widzę, że jest grupa docelowa na tak duże rozdzielczości, dlatego to podkreślam. To jest w ogóle ekran sygnowany Sony Bravia i podobno jest tak samo skonfigurowany jak telewizory Sony. Macie tryb twórcy w opcjach ekranu z kolorami bardziej stonowanymi. Ogólnie ten wysilacz mi się bardzo podoba, o ile nie korzysta się z niego wieczorem, bo niestety męczy wzrok, a to kwestia takiego ukrytego migotania ekranu przy niskiej jasności. Sony nie bawi się w żadne deklaracje jasności i jeżeli chodzi o jasność maksymalną, którą zmierzyłem na tym ekranie na bielak, to 2200 nitów. Jest to porządny wynik, ale nie taki, który pozwoliłby wejść Xperia 1 Mark 6 do czołówki smartfonowego rynku. Dodam tylko, że w ostrym słońcu HDR potrafi zrobić naprawdę bardzo jasny obraz. Sony klasycznie wrzuca najmocniejszy rynkowy procesor, a w tym roku to Snapdragon 8 generacji trzeciej. Do tego dostaliśmy 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki i zaznaczę, że przy tej cenie to tylko 256 GB. Sony ratuje zaś fakt, że mamy tu slot na kartę pamięci, a to wszystko naprawdę zmienia. Przy tworzeniu treści smartfonem karta SD jest zbawieniem i to wyjątkowy pod tym względem sprzęt na rynku. Trzeba to oddać Sony. Standard pamięci to topowe na ten moment UFS 4.0. Za to temperatury Xperia 1 Mark 6 trzyma bardzo dobre, szczególnie jak na tego rodzaju procesor. Sony nigdy nie komplikowało spraw systemowych, dlatego mamy tutaj bardzo podobny interfejs do czystego Androida, a startujemy z zielonym robocikiem w wersji 14. Niestety Sony zapewni nam tylko 3 duże aktualizacje i 4 lata wsparcia zabezpieczeń,
A to jak na flagowca, i to praktycznie najdroższego na rynku, to słabiutkie. Nie podoba mi się belka ze skrótami, które są kwadratowymi kafelkami. Nie wygląda to zbyt nowocześnie. Nie możemy tego zmienić i opcje personalizacji raczej są z tych skromniejszych. Mamy boczny sensor nazwany pulpitem, co jest swoistym przeniesieniem tej belki na suwak na bocznej krawędzi. To jest chyba ukłon do osób z mniejszymi dłońmi i oceniam to naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. W sumie gdyby w ogóle ten pasek przesunięto w Androidzie w taką formę, to naprawdę nie miałbym absolutnie nic przeciwko. Można byłoby spokojnie wyeliminować to ściąganie paluchem ikon albo klikanie w nich i gimnastykę dla dłoni, więc moim zdaniem byłby to bardzo fajny pomysł. Wchodząc w menadżera aplikacji mamy opcję zrobienia screenshota, wywołania okna podręcznego danego programu, szybkie podzielenie ekranu między dwie apki w formie karuzeli. Jest to spoko, ale osobiście nie jestem wielkim fanem dzielenia ekranu na nieskładanych smartfonach, po prostu te przestrzenie robocze dla mnie są za małe. Nie miałem problemu z komunikacją, internet na 5G czy Wi-Fi działał bardzo dobrze, jest ok jakość rozmów, jest też obsługa eSIM jak i NFC. Port USB pozwala na podłączenie zewnętrznego monitora. No i bardzo mądra wysuwana tacka na kartę SIM. Niby nic, ale przykładowo. Jesteście za granicą, kupujecie sobie kartę SIM, to nagle brak kolczyka czy narzędzia do SIM-ek jest problemem. A tutaj nie ma go. Czemu inni tak nie robią? Dostaliśmy spust migawki aparatu. Szkoda, że Sony nie pomyślało, że można byłoby go wykorzystać jako trigger do gier. Bateria ma 5000 mAh i jest godnie zoptymalizowana patrząc na wydajność Xperii. 7 do 8 godzin pracy na ekranie, dokładnie tak jak Sony deklaruje. 2 pełne dni bez ładowania smartfona, więc naprawdę mega wynik. Jest to o tyle ważne, że ładowanie żadną przyjemnością nie jest. Ma 30 W i jest równie wolne co w Samsungach i Pixelach. Pełne ładowanie zajmuje 1,5 godziny. Jest też 15-watowe ładowanie indukcyjne. Sony nie dało nam w pudełku nawet kabla, a moim zdaniem kabel jest o tyle istotny, że wiele osób wtedy kupuje sobie jakiś pierwszy lepszy przewód z AliExpress, a takie przewody nie są certyfikowane, takie przewody są dużo słabsze i mogą powodować przegrzewanie się. Dlatego to minimum, to naprawdę minimum w postaci kabla powinno być w zestawie i absolutnie Sony nie wytłumaczy się żadną polityką Unii Europejskiej, bo tam chodzi tylko i wyłącznie o ładowarki. No, przesada, szczególnie za te pieniądze. Sony dało nam też ładowanie zwrotne, żeby na przykład podładować sobie słuchawki. A skoro o słuchawkach mowa, to mamy tutaj jacka 3,5 mm. Rzadkość, dlatego trzeba o tym mówić. Jestem jednak zawiedziony jakością dźwięku na jacku. Porównywałem go ze złączem USB-C i oprócz braku lekkiego szumu na minimalnej głośności, to różnice naprawdę są minimalne. Przeszukałem chyba cały internet i nie widziałem, żeby ktokolwiek poruszył ten temat. Poprzednie generacje Xperii po prostu na jacku lepiej grały. Głośniki grają bardzo równo, także jest to prawdziwe stereo i są one w nas wycelowane. Zatem podwójny sukces. Grają zdrowo, głośno, jakość basów jest więcej niż zadowalająca i w sumie jest to zestaw głośników do ścisłej smartfonowej czołówki. I teraz niestety najgorsze. Aparaty. Na ekranie macie dokładną specyfikację, a ja przechodzę do najważniejszego. Czemu Sony nie dało tutaj swojej jednocalowej matrycy? Konkurencji sprzedaje, a sama jej nie stosuje? To tak jak kupować dziecku znajomym na urodziny lepszy prezent niż swojemu własnemu potomkowi. Sony ma fizycznie zmienną ogniskową teleobiektywu i tam w środku obudowy dzieje się czary-mary, ale co z tego, skoro ta matryca jest tak bardzo, bardzo mała? A skoro przy zoomie, to apka aparatu została przeprojektowana, ale na przykład sterowanie przybliżeniem to jakiś smutny żart. Po naciśnięciu na dany punkt dobierana jest ostrość, a ekspozycja ma osobny suwak. Jest to ok, jeżeli coś precyzyjnie chcemy zrobić, ale na szybkości pstryknięcie zdjęcia to dramat i generalnie uważam, że nowa apka aparatu jest bardzo nieintuicyjna, mimo że jest połączeniem trzech w jednym i to jest akurat na plus. Niezależnie od warunków, żadnym problemem nie jest zrobienie foty z przestrzeloną ostrością i to jest naprawdę nagminne. Na zoomie, bez przybliżenia, w nocy, dzień, w sobotę, w piątek, zdarza się to zawsze. To dlatego, że Sony zrezygnowało z jakiegokolwiek czujnika ostrości, czy to TOF, czy podstawowego laserowego i dobiera ostrość, teraz się naprawdę trzymajcie, na podstawie rozpoznawania scenerii i sztucznej inteligencji.
Idea płynnego teleobiektywu jest zacna, bo niezależnie czy przybliżacie 3,5-krotnie, czy 5, a może i 7, to ten zoom będzie optyczny, a nie przycięciem zdjęcia ze stałego ekwiwalentu. Ale za tym musi iść jakieś wsparcie oprogramowania, bo te foty nawet w dzień są nieakceptowalne. Potrafi być ogrom szumu, brak ostrości to norma. Prześwietlenia to też taka zwykła sprawa. W jakiś dziwny sposób działa HDR, zupełnie dla mnie niezrozumiały. Naprawdę smartfon za 1500 zł jest w stanie zrobić lepsze zdjęcia w automacie. Na większych zoomach, jak właśnie 7-krotność, Sony nie potrafi ustabilizować kadru, więc niezwykle łatwo poruszyć obraz. I to jest właśnie problem przy tych zdjęciach makro z teleobiektywu, którymi tak chwali się Sony. Peryskop nie ma autofokusa, więc ostrzyć musimy ręcznie, a przy takich małych odległościach każdy milimetr poza ostrością to problem. Niestety bardzo trudno zrobić coś sensownego tak z rąsi. W nocy to dopiero jest zabawa. Obiekty w ruchu nie są do sfotografowania, bo tryb nocny nie potrafi najwidoczniej złożyć jednej foty z kilku zdjęć. Rozpiętość tonalna jest słaba, bo są albo ciemne plamy, albo totalnie przepalone miejsca. Szczegółowość nie jest najlepsza na głównym obiektywie. Sony ze źródłem światła robi jakieś gwiazdy betlejemskie i to nie żadne filtry, a ja naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje i czy to nie jest jakaś nowa edycja mamcie dla smartfonowych recenzentów i przy odbiorze Xperii Szymon Majewski nie stanie mi w drzwiach. A, no właśnie, nie dodałem jeszcze, że Xperia 1 Mark 6 jest podobną grzechotką co Xiaomi 14 Ultra, czyli słuchajcie. To jest optyka, właśnie tak, takie dźwięki daje. Wideo Xperia 1 Mark 6 potrafi nagrać w 4K i 120 klatkach na sekundę, co ma prawo robić wrażenie. Wideo na 4K no, wygląda słabiutko. Szumi wyraźnie w dzień, gdy jest sporo światła. Zoom 3,5-krotny czy 7 no, jest koszmarny. Przy statycznym obrazie jeszcze jest do przełknięcia. Ale to w życiu nie jest przybliżenie optyczne. A wiele smartfonów z zoomem cyfrowym lepiej sobie pod tym względem radzi. W nocy niestety jest mydełko i wideo wygląda bardziej jak Full HD niż 4K. Mógłbym tu mówić o slow motion, wideo z efektem bokeh, trybach profesjonalnych, ale nie ma sensu, skoro podstawy są na naprawdę słabym poziomie. Chciałbym, żeby było inaczej, bo Sony bardzo dobrze wspominam z młodych lat i sam miałem prywatnie Xperię, no ale sami widzicie jak jest. Aparat do selfie ma 12 megapikseli. Tak jak przy sprzyjającym świetle wygląda to ok, jest miękki kontrast, ale powiedzmy, że to jest takie artystyczne, tak pod światło to jest żart. Ja serio nie robię tego specjalnie, po prostu kliknam zrób zdjęcie. To się chyba samo komentuje, nie będę nic więcej dodawać. Fajnie, że Sony podchodzi inaczej do tematu smartfonów i jest wyjątkowe w swoim rodzaju, ale to co tutaj się wydarzyło z aparatem jest po prostu nie do przyjęcia i absolutnie nie da się w ten sposób wytłumaczyć ceny za to urządzenie. Ja nie chcę więcej już chyba dopowiadać. To co miałem powiedzieć w tym materiale to wybrzmiało, także z tymi przemyśleniami Was zostawiam. Cześć i do zobaczenia.